Czy wiecie, że już niedługo farmaceuta będzie mógł odmówić Wam sprzedaży prezerwatywy? Państwo znowu ingeruje w naszą rozrodczość. Ale wiecie, że to fake news? Tak? Witajcie na kanale Psoklasy. Ze mną jest Julia Neter i Julia Bilarzewska. A przed nami Paweł Brzuska. Bardzo zdolny student. Niesamowicie narcystyczna osobowość, która z przyjemnością dzisiaj opowie Wam o fake newsach. Jak możecie pamiętać, w odcinku o badaniach naukowych wspominaliśmy o Pawle, no można powiedzieć, że w pewien sposób się zmaterializował. Paweł jest naszym pierwszym gościem, ale na pewno nie ostatnim, bo planujemy kontynuować tę nową tradycję zapraszania różnych osób w ramach naszej edukacyjnej wspólnoty. Paweł jest idealnym gościem do tego odcinka, ponieważ zajmuje się badaniem fake newsów. To prawda. Jeśli mam być szczery, to pół roku temu zostało mi zadane pytanie, czy ktoś w Polsce bada podatność na fake newsy. I szukałem bardzo intensywnie, znajdując tylko jedną pracę tak naprawdę. A teraz jest już druga praca. Moja i mojej wspaniałej koleżanki Klaudii. I szykowana jest trzecia, także badam fake newsy w Polsce. Dzieje się. Jak widzicie, nie mogliśmy sobie wyobrazić lepszego gościa. Ludzkość w dużej mierze, myślę, że można powiedzieć, wyprowadziła się do internetu. W związku z tym spędzamy tam coraz więcej czasu i już nie tylko wolnego, ale także część naszych obowiązków, jak praca czy studiowanie właśnie tam się odbywa. I fake news, od którego zaczęliśmy dzisiejszy odcinek, jest nam bliski z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że niesamowicie pasuje do klimatu ostatnich czasów i tego, co wydarza się w Polsce. No ale co to tak właściwie są te fake newsy? Otóż to nie jest takie proste. Wielu badaczy zastanawiało się nad tym, czym są fake newsy, czym się różnią od dezinformacji, misinformacji i innych rzeczy. W każdym razie duże analizy podsumowują to w trzech punktach. Po pierwsze, fake news jest informacją, tak jak wszystkie inne informacje, i ma być właśnie do tych informacji podobnych, do prawdziwych newsów. Ma nas nabrać w końcu. I to jest druga rzecz. Te fake newsy są tworzone, żeby właśnie nabierać odbiorców. I trzecią rzeczą jest to, że oczywiście jest fake newsem, bo jest nieprawdziwy lub zmanipulowany. Platformą, która umożliwia rozprzestrzenianie się tych wszystkich fałszywych informacji, są media społecznościowe przede wszystkim, ponieważ bardzo łatwo jest wrzucić jedną fałszywą wiadomość, potem udostępnić ją, przesłać komuś. Nikt nie cenzuruje treści, które są wstawiane przez użytkowników social mediów. Tak samo nikt nie cenzuruje, nie recenzuje treści, które znajdują się chociażby na YouTubie. I tak, takim przykładem jesteśmy my. Możecie zawsze sprawdzić informacje, do których się odnosimy, w opisie naszego filmu. Jednak nie wszyscy twórcy podają źródła swojej wiedzy, a żaden z twórców nie jest recenzowany przez jakąś komisję etyczną czy przez jakiś organ zewnętrzny. Dlatego bardzo łatwo jest trafić na coś, co nie jest prawdą i w ogóle o tym się nie dowiedzieć. Fałszywe informacje mogą przyjmować bardzo różne formy. Od takich bardzo niewinnych nadużyć, po naprawdę takie, no, wielkie kłamstwa. Nie wiem, czy pamiętacie, ale było dosyć głośno kilka miesięcy temu o dziennikarzach, którzy rozrzucali śmieci na jakimś trawniku, placu, po to, aby stworzyć świetny materiał o tym, jaki tam jest bałagan i że w ogóle miasto nie dba i są tam jakieś dziwne rzeczy się dzieją. No, to jest taka dosyć, wydaje mi się, duża sprawa i też zrobiono specjalnie. Tak, to jest klasyczny wręcz przykład dezinformacji, czyli informacji, która jest wybitnie fałszywa. No bo nie było tych śmieci, rozrzucili śmieci i nagle pokazują, że są śmieci, jest brudno, ale nie było, to jest nieprawda. I zrobili to specjalnie, żeby wkręcić ludzi, że ej, patrzcie, są śmieci, jest brudno, mamy rację. Mieli pecha, że było to nagranie z kamer miejskich i zostali przyłapani. Ale wydaje mi się też, że duże grono osób jednak, które pragnęło potwierdzenia takiej informacji i jakby oczekiwało właśnie takiej wersji wydarzeń, niezmiernie się cieszyło i wręcz radykalnie uznało to za duży sukces. Jak protest jako niepowodzenie, tak? Społeczne.
A też ostatnia sytuacja, właśnie jak Biden wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych i matka podała swojemu dziecku płyn Lugola. Ale wiesz, że to był żart. To z aż dziennika jest. A. I to jest właśnie klasyczny przykład misinformacji, w której wiemy, że aż dziennik produkuje rzeczy satyryczne, ale jak ktoś przypadkiem w nie uwierzy i poda dalej jako prawdziwą informację, to rzeczywiście poda fałszywą informację, bo to jest nieprawda. Nikt nikomu Lugoli nie podał. Ale no, niestety ktoś przypadkiem w to uwierzył i podał jako prawdę. Często jest to wykorzystywane jako nadwyrężanie pewnych opinii. Na przykład może być jakiś specjalista, który powie kiedyś w jakimś wywiadzie, że wydaje mi się na przykład, że ludzie, którzy lubią niebieskie koszule, są inteligentniejsi, bo na przykład mam takiego kolegę, który zawsze nosi niebieskie koszule, on jest inteligentniejszy. I nagle następnego dnia wszystkie portale piszą jak jeden mąż, niebieski kolor tylko dla inteligentnych, że kolor niebieski zwiększa inteligencję i tak dalej, i tak dalej. I to będzie oczywista nieprawda, ale no nieopatrznie zrozumieli to. Profesor wprowadził ich, tak? Zmisinformował ich. Czyli mamy do czynienia z dezinformacją, czyli ktoś celowo wprowadza innych ludzi w błąd, celowo kłamie, albo z misinformacją, czyli ktoś kłamie, ale robi to albo przypadkowo, albo jego intencją nie jest wprowadzenie jakiegoś chaosu w społeczeństwie. Tak jest. W kontekście manipulacji społecznej warto wspomnieć jeszcze o innego rodzaju zjawisku, który dotyka zwłaszcza polityków, celebrytów, różnego rodzaju gwiazd. A polega ono na tym, że wyciąga się informację, która jest właściwie prawdziwa, trzeba oddać to, że opiera się na faktach, natomiast typowo szkodzi danej osobie. Tak. I dopełniając te dwie poprzednie, misinformację i dezinformację, ta nazywa się malinformacją, gdy informacja jest prawdziwa, ale ma na celu szkodzić, a nie dawać coś dobrego. Tak. Od angielskiego słowa malicious, czyli złośliwość. Jest to taka złośliwostka. Tak się robi moja babcia, jak mi pokazywa się nieładnie. Żyjemy pośród informacji. Kto nie chce się wykluczyć i uciekać na bezludną wyspę, będzie się mierzył z tym wszędobylstwem różnych faktów i niefaktów. A teraz pogadamy sobie o tym, jak to właściwie stricte dotyka całego społeczeństwa, ale też nas, każdego z osobna. Jakie mogą być tego wszystkiego konsekwencje? Mogą być bardzo małe. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na grupie naszego osiedla i zapytamy, do której jest poczta. I ktoś powie, że do 17, a my akurat kończymy o 15 pracę, o 16 wyślemy list. Idziemy na pocztę o 16, a tu się okazuje co? Poczta zamknięta, jest do 15. Zostaliśmy oszukani. To była misinformacja. Ktoś się pomylił albo specjalnie nas wprowadził w błąd. Dzisiaj mamy maile, jeszcze też można wysłać, ale pomyślałam, że gdyby to był list miłosny na przykład. Albo na uczelnię. To prawda. Stypendium, terminy, instytucje. Robi się coraz groźniej. Dzisiaj prawie wszyscy, przez to, że żyjemy w dobie mediów społecznościowych, posiada kilka kont. A jak tak sobie wejdziemy na takiego Facebooka, gdzie mamy głównie znajomych, a potem Instagrama, gdzie mamy głównie obserwatorów i obserwujemy osoby obce, pojawiają się bardzo różne wątki, wnioski, informacje. Jak tym wszystkim w ogóle nie zginąć, w co tu wierzyć? Jakby jeszcze wpiszemy na Wikipedii, będzie co innego, reklama na Google. Dokładnie. Jest dużo informacji, dużo z nich jest nieprawdziwych. I często ludzie, nie wiedząc w co wierzyć, popadają właśnie w chaos informacyjny. Nie wiedzą, czy widzą kolejną rzecz nową. Jak z tą pocztą. Ktoś inny mi znowu pisze w tej grupie, że a mail nie jest do 17, też myśli, może znów mnie okłamał. Potem widzi jakieś inne informacje w telewizji i znowu nie wie, to prawda, czy to nieprawda. Jest mu coraz gorzej. Nie wie, w co wierzyć, nie ufa mediom, nie wie, skąd ma brać informacje. Czegokolwiek się nie dowie, nie będzie wiedział, czy to prawda, czy to nieprawda. Nie będzie wiedział, jak się zachować. I dostęp do informacji, mimo że mamy internet i mamy tyle informacji, to tak naprawdę te informacje często już nie wiemy, czy one są coś warte nawet. Tak, i szczególnie jeśli mówimy o takich większych sprawach, bo wiadomo, poczta, czy jest otwarta, czy zamknięta, może być to dokuczliwe, być może nie zdążymy załatwić jakiejś sprawy, ale jeśli weźmiemy pod uwagę naprawdę kluczowe sytuacje, nasze zdrowie, czyli na przykład jakiego leku powinniśmy być może użyć i zamiast iść do lekarza będziemy opierać się na tych bardzo różnych wiadomościach, możemy naprawdę sobie zaszkodzić. Albo jeśli chcemy wiedzieć, jakie książki powinniśmy przeczytać, jeśli chcemy się dowiedzieć o efektach psychologicznych, na przykład o wysokiej wrażliwości, może to wtedy naprawdę wyrządzać wielkie szkody, takie stałe. Ja teraz jak to opowiadałaś, to przypomniałam sobie ten super news, jak Trump proponował swoim obywatelom, żeby sobie wstrzykiwali środek dezynfekcyjny do żył, tak? Jakby wybielacz. Prawda?
To jest straszne. Szczególnie czasy koronawirusa nam to pokazały, że jeśli chodzi o zdrowie, powinniśmy opierać się na rzetelnych informacjach naukowych, a na samym początku koronawirusa i kwarantanny często było tak, że nawet naukowcy nie wiedzieli, co tak do końca robić. To był przecież nowy wirus. Także tam mówił jedne bzdury. Naukowcy mówili, że jednak warto nosić maseczki. Nawet nasz były minister zdrowia mówił, że maseczki przecież nic nie dają. Po co je nosić? A potem nagle wszyscy mają nosić maseczki. I komu tu wierzyć? Co ma być prawdą? To wydaje mi się, że też ten stan wstępnej bezradności i tej niewiedzy jest w ogóle bardzo podatny, że każdy sobie może potworzyć różne rzeczy i właśnie jak nikt nic nie wie, no to ten, kto pierwszy się zgłosi, to ma jakąś tą wiadomość. Tak. Żeby dotrzeć do innych. I nagle pojawia się spiskowa teoria, że przecież koronawirus to został wymyślony przez tych naukowców w Wuhan i on ma zamiar wszystkich nas pozabijać. Jest po prostu tych informacji zbyt dużo, a też żaden człowiek fizycznie nie jest w stanie ich zweryfikować. No bo nie może teraz poświęcić na przykład 5 lat na studiowanie medycyny, aby dowiedzieć się, co zrobić w przypadku zachorowania na koronawirusa. Tak. A badania pokazują najstraszniejsze moim zdaniem, że ludzie w Polsce byli jedynym narodem, który bardziej ufał rodzinie niż naukowcom, jeśli chodzi o koronawirusa. I są oczywiście portale bardzo lewicowe, które chcą przekonywać nas do swoich racji, bardzo prawicowe, które chcą przekonywać nas do swoich racji, portale spiskowe, które chcą przekonywać nas do swoich racji. I to też jest konsekwencja. Przecież wszędzie pojawiające się newsy, na przykład o tym, fake news oczywiście, że witamina C lewoskrętna jest najlepsza, ochroni przed rakiem, ochroni przed wszystkim, i będzie ktoś, kto będzie sprzedawał tą witaminę C i zarabiał na tym grube miliony, a ktoś biedny, kto to kupi, zostanie oszukany. Wcale mu ta witamina C na raka nie pomoże. Nie dość, że będzie brał tą witaminę C, bo będzie ufał bardziej tym magicznym guru z internetu niż lekarzom, a lekarz będzie jasno mówił, że trzeba zrobić tak, a nie działa. Bo czasem tak jest po prostu, że prawda nie jest tak prosta jak teorie spiskowe i fake newsy, które od razu nam jak kawa na ławę sprzedają całą prawdę. I tak się przepycha te złe rzeczy, złe informacje, złe postawy, ale także niechęć na przykład. Było dużo fake newsów o tym, że jacy to uchodźcy są źli, osoby LGBT są złe, była ta ciężarówka, która jeździła po Krakowie. Ale ktoś, kto przeczyta to, zobaczy, ma być może, jest osobą starszą, ma wnuczka, który no niestety tak się okazało, że jest homoseksualistą i potem będzie sobie myślał, że ten jego wnuczek to jest zła osoba, wyrzuci go z domu i tak dalej. To są tragedie, które spotykają pojedyncze osoby, ale także budują całe wielkie ruchy społecznościowe, które spotykają się w takim białym stoku i rzucają kamieniami w paradę równości. Coraz bardziej mam wrażenie, się radykalizujemy też w Polsce i potrafimy przez różnicę poglądową po prostu nie zjeść ze sobą śniadania, tak? Albo kolacji. Chcemy być dla siebie coraz bardziej obcy, bo nie możemy znieść swojego widoku. To dotyka tak ważnych rzeczy blisko naszego serca. Tak. I tym jest polaryzacja. I co to w ogóle mają fake newsy do tego? Otóż w mediach społecznościowych, o których mówiłaś, Julio, nikt nie sprawdza tych informacji, więc możemy publikować, co nam tylko ślina na język i klawiaturę przyniesie. I Sunstein dawno temu pisał, że jeśli trafimy do jakiejś grupy zamkniętej i wszyscy mamy tam taki sam pogląd, na przykład grupę płaskoziemców, to jest taki piękny przykład, no to oczywiście wszyscy będą pisać, że Ziemia jest płaska. No nikt nie napisze na grupie płaskoziemców, że Ziemia nie jest płaska, bo zostanie wyrzucony od razu z tej grupy. Więc jak chodzi tam nowa grupa, nowa osoba do tej grupy i widzi, że jedna osoba, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, milion filmików, wszyscy mówią, że Ziemia jest płaska, on nie wie, co o tym myśleć, no to uwierzy, że Ziemia jest płaska. A ponadto ten, który krzyczy najgłośniej, że Ziemia jest płaska i jest najbardziej pewny, że Ziemia jest płaska, to on będzie miał największą rację i on będzie tym autorytetem, na którego tak będziemy patrzeć. I się ludzie radykalizują, coraz bardziej skrajne poglądy wyrażają, coraz skrajne newsy tam się pojawiają, także fake newsy, bo o takie najprościej. A jeśli chodzi o płaską Ziemię, to chyba tylko fake newsy. Prawie wszystkim znany termin bańki informacyjne, który pokazuje to, jak działają media. Na podstawie naszego jednego czy dwóch polubień potem konstruowane są już całe propozycje. Świetnie jest to pokazane w dokumencie na Netflixie Social Dilemma, który pewnie widzieliście. Jeśli więc wszyscy wiemy, czy słyszeliśmy już o tych fake newsach, że to jest tyle kłamstw, że tak naprawdę zaufanie do mediów jest coraz niższe, to dlaczego tak naprawdę one nadal istnieją i dlaczego się sprawdzają i dlaczego my nadal w nie wierzymy? Dlaczego fake news przetrwał? Dlaczego go ewolucja nie wytępi? Bo fake newsy są sprytne. Działają na zasadzie, tej podstawowej zasadzie dwóch mechanizmów. Efektu potwierdzenia i naiwnego realizmu. Ale jak to działa? Jak jesteśmy płaskoziemcą, to wiemy, że Ziemia jest płaska.
Więc jak dostajemy newsa o tym, że Ziemia jest płaska, no to wierzymy w to, tak? Bo to potwierdza nasze poglądy. I naiwny realizm, oczywiście my wiemy, że my jesteśmy najmądrzejsi. No bądźmy szczerzy, tak? Każdy jeden jest najmądrzejszy. Więc jak ktoś inny mówi, że Ziemia nie jest płaska, to oczywiście ja mam rację, że Ziemia jest płaska. I że ten news, który dostałem z Ziemią płaską, to jest prawdziwy. A ten, że nie jest płaska, to jest nieprawdziwy. Myślę, że kolejną rzeczą, dzięki której fake newsy tak podstępnie wkradają się do naszej świadomości, jest to, że często powtarzane są wiele razy. Często są publikowane, widzimy to kilka razy. A jak się mówi, kłamstwo powtarzane 100 razy staje się prawdą. Tak, to jest efekt iluzorycznej prawdy. I fake newsy tak działają. To nie chodzi o to, że raz dostanie ta informacja przez nas odebrana i od razu w nią uwierzymy, tylko za 7, 21 albo i 120 razem. Następną sprawą jest atrakcyjność informacji, które do nas docierają. Wiadomo, że kiedy towarzyszy im komponent emocjonalny, pozytywny czy negatywny, będzie on bardziej fokusował nas i docierał gdzieś też do takich struktur, które będą odpowiadały za to, że będziemy bardziej zaangażowani w przyswojenie czy też przemyślenie tej informacji. A gdy chodzi o fake newsy, gdzie w końcu mówi się nieprawdę, to możemy takie rzeczy nawymyślać, żeby były bardzo emocjonujące i bardzo angażujące. Tylko też cały czas mówimy tutaj w kontekście odbiorców fake newsów, nie? Dlaczego one nas tak przyciągają. No ale przecież jest jeszcze ta druga strona, czyli nadawcy tych fake newsów. Fake news to pewien komunikat, który ma te dwie strony. No i nadawcy tych komunikatów, fake newsów, no to zazwyczaj tacy ludzie, którym zależy na tym, żebyśmy my nie wiedzieli, co jest prawdą, co jest kłamstwem, żeby wprowadzić w nas ten chaos informacyjny, albo żeby przekonać nas do czegoś, żeby mieć z tego jakąś korzyść, czy to polityczną, czy finansową, mogą być bardzo różne pobudki. Problem polega na tym, że ta początkowa faza istnienia fake newsa, to tak naprawdę rozprowadzana jest przez boty, fałszywe konta, a nie taki organiczny ruch. Boty w doskonały sposób potrafią rozprowadzić informacje tak, aby dotarła do wielu, wielu osób. Tak, social boty to znany problem mediów społecznościowych. Dużo osób chce tworzyć fałszywe konta, żeby przepychać informacje, które chcą, żeby się tam pojawiały. I to jest naprawdę duży problem. Analizy pokazują, że na Facebooku od 5%, tam 4-5% mówią, ale to sam Facebook, więc pewnie jest ich więcej, kont to social boty. Na Twitterze jest to od 4 do 15%, także naprawdę dużo. I Facebook cały czas kasuje dziennie naprawdę miliony kont, które są fałszywe. Podsumowując, są grupy ludzi albo pojedyncze osoby, w których interesie leży to, żeby przekazać jakąś informację, zakazić informacyjnie społeczeństwo. Informacja trafia do sieci, jest rozprzestrzeniana przez social boty i pojawia się na Facebooku, na naszych własnych tablicach. Wiadomość pojawia się wiele razy, widzimy na jednym koncie, jeden znajomy udostępnił tę wiadomość, drugi. My zaczynamy się zastanawiać, czy coś w tym jest, czy nie. W zależności od naszych poglądów wierzymy w to albo łatwiej, albo od razu odrzucamy. Jak uwierzymy, to zmienią się nasze postawy. No i elita dostanie to, co chciała. A jak nie uwierzymy, to będziemy smutni, bo nie wiadomo, w co wierzyć. I chaos informacyjny gotowy. I koło się toczy. Ten odcinek miał na celu pokazać trochę, jak działają te fake newsy, przedstawić ich dynamikę. Uważam, że to bardzo ważna wiedza. Ale następny odcinek będzie poniekąd kontynuacją. I będziemy starali się przedstawić Wam takie najbardziej sprawdzone, czy potwierdzone w jakiś sposób naukowo, sposoby na to, jak sobie radzić z fake newsami i jak być może się przed nimi bronić. Także tarcza, miecz i zapraszamy na nowy odcinek. Bardzo dziękujemy tym osobom, które ostatnio pojawiły się na naszym kanale. Mamy nadzieję, że nasze filmy będą dla Was przydatne. I że będziecie chcieli z nami tworzyć tę przestrzeń. Więc subskrybujcie nasz kanał. I będzie miło, jak dacie nam oczywiście like, jakiś komentarz. Powiecie, w co się daliście złapać. Bo my się daliśmy złapać. Wszyscy tutaj. Teraz możemy się przyznać. Wszyscy uwierzyliśmy w prezerwatywy, a raczej w ich brak. No. Prawie wszystkim znany jest termin bańki mydlane. To w jaki sposób... Mydlane. Prawie wszystkim dobrze znany jest termin bańki medialne. Informacyjne.